Hej, na kanale Axis Libris. Dzisiaj Wam powiem o książce, o której szczerze mówiąc nawet nigdy nie miałam pojęcia, dopóki jej nie kupiłam i nie przeczytałam. Szara Dama. Szara Dama to jest książka, którą przeczytałam, którą kupiłam jakiś czas temu, bo odbierałam coś w Empiku, jakieś zamówienie i miałam takie, no nie wiem na co wydam ten rabat 20%, akurat tutaj nie było nic takiego, co bym szczególnie chciała kupić, czy przeczytać, czy no po prostu nie miałam nic na oku. I sobie myślę, dobra, zobaczę, to jest chude, to jest tanie, to 30 zł kosztuje, myślę sobie, chude, małe, nie wiem co to jest. Przekonam się, tutaj jest opowieść, rozpoczyna się w latach 40. XIX wieku na brzegu rzeki Nekary w Badenii, coś tam, coś tam, coś tam. Historia Anny Scherer, coś tam, coś tam. I jakieś zamczysko w historii Szymona w gotyckim stylu pochodzi z najlepszego okresu literatury grozy. Narastające poczucie niepokoju trzyma czytelnika w napięciu aż do ostatniego zdania. I tutaj w tej jakby w tym opisie by takie... Nie wiem, co to pierwsze słyszę. W życiu wcześniej nie słyszałam o tej autorce Elizabeth Gaskell. Przedtem w ogóle nie słyszałam o tej autorce. Nie miałam pojęcia, kto to jest, ani w ogóle, że w ogóle istnieje. Chociaż to nazwisko coś mi takie jest troszeczkę znajome. Miałam wrażenie, że chyba gdzieś to mogłam słyszeć, ale totalnie nie mam pojęcia, gdzie ani w jakich okolicznościach. W każdym razie, kupiłam tę książkę. I teraz, jak skończyłam ostatnio czytać Zieloną Burzę, to zaczęłam sobie czytać to. Zajęło mi to około 4 dni, no bo czytam tylko jeżdżąc autobusami. Teraz ostatnie 10 stron przeczytałam dzisiaj i powiem Wam... Wow! To jest fajna książka, chociaż że jest krótka, chociaż że to jest takie dosyć zwięzłe i treściwe, ale naprawdę fajnie się przeżywa te historie. To jest taka, ja wiem, nowelka, nie wiem, jakaś taka historia z jednym wątkiem, to chyba jest nowela, nie wiem. W każdym razie to jest historia opowiadana, w ogóle bardzo czuć faktycznie taki XIX wiek, jakieś takie klimaty jak Frankenstein, takie literackie w sensie w stylu literackim, że na początku historii, na początku książki poznajemy jakiegoś innego bohatera, jakieś inne wydarzenia, które nie będą miały związku z tym, tylko że po prostu ktoś tutaj poznaje jakąś historię i potem właśnie ta historia jest główną, jakby, no właśnie o tym jest ta książka. W sensie, że tutaj na początku jest jakaś dziewczyna, jakaś kobieta po prostu jest, trafia ze znajomymi do młyna, gdzieś tam sobie takiego młyna, gdzie jest jakiś coś w rodzaju restauracji, nie wiem, tam są altany w ogrodzie i oni sobie tam mogą spędzać czas, różni ludzie, i ten gospodarz, tam w ogóle burza się robi i ten gospodarz wpuszcza ich do domu, żeby się schronili przed właśnie deszczem, i tam w jakiś sposób poznają właśnie historię tytułowej Szarej Damy i potem reszta książki to jest właśnie już ta historia. Historia jest opowiadana też w sposób taki, że tytułowa Szara Dama, właśnie ta Anna Scherer, jest... Ja cały czas myślę Scherer, nie wiem dlaczego, Scherer. I ona adresuje do swojej córki list w stylu takim pamiętnikopodobnym i właśnie to jest ta jakby książka, tak, ta fabuła. I tu jest właśnie opowiedziana jej historia i na początku jest taki vibe, że no jakby, no nie wiadomo, trochę mi się kojarzy, że a, taka nieśmiała dziewczyna tutaj nie ma takiej siły przebicia, żeby walczyć o swoje, że tutaj, a, tutaj fajnie się dogadujesz z typem, dobra, hajtajcie się, nie? Na tej zasadzie jest jej narzucona wola społeczeństwa, a ona tak, no dobra, no w sumie go nie kocham, ale dobra, no nie mam siły woli, żeby się przeciwstawić, to się hajtam. I trochę mi się to kojarzyło z Łagodną. Jakiś czas temu Wam omawiałam też opowiadanie Dostojewskiego Łagodna, zajebiste, ale w każdym razie trochę mi się kojarzył taki właśnie wątek, że no tutaj jest też dziewczyna, która nie do końca
ma odwagę, żeby tak jakby się tutaj walczyć o swoje, żeby się przeciwstawiać, żeby pokazać jakby, że no nie zgadza się na to, co jest jej tutaj proponowane, na ten związek z jakimś gościem. I no potem są jakieś konsekwencje tego, tak? No, okazuje się, że ten człowiek jest troszeczkę inny niż jej się wydawało. Może w ten sposób. I no tutaj na początku właśnie, jak czytałam ten opis książki, że tutaj o najlepszy okres literatury grozy, to myślałam, że tu będą jakieś paranormalne, jakieś takie fantastyczne zdarzenia. Od razu Was uprzedzę, tu nie ma żadnych fantastycznych zdarzeń. To wszystko jest takie, że faktycznie mogłoby mieć miejsce. Nawet tutaj się pojawiają tacy jakby rabusie, którzy są nazywani z francuskiego chauffeur, jakoś tak. Chauffeur. W każdym razie przypalacze. Jest to tłumaczone jako przypalacze, ponieważ jak rabują jakąś osobę i chcą wydobyć informacje, gdzie jest jej majątek, to przypalają jej stopy. No także pojawiają się jakieś takie wątki prawdziwe. Tło historyczne, rewolucja francuska. Co prawda tutaj właśnie ta autorka, ta, która właśnie zdobywa te listy pamiętnikowe tytułowej Szarej Damy, znajduje je jakoś w już 1800 którymś roku. Jest tutaj taki właśnie zabieg charakterystyczny też właśnie dla tych klimatów, jak chyba w Cierpieniach młodego Wertera chyba też coś takiego było i tego typu podobnych historiach z tamtych czasów, że coś tam, zaszłam tam w 1840 wielokropek, wstaw dowolny rok. Więc to takie fajne zagranie właśnie, nie wiadomo. Więc to jest też takie charakterystyczne dla tamtych czasów. I no, w 1800 którymś tam roku się jakby zaczyna, ale ten list jest i historia Szarej Damy dzieje się w 1700 którymś roku, że właśnie w Paryżu dzieje się rewolucja francuska, a ta właśnie dziewczyna, ta Anna Scherer jest z Niemiec przewieziona do jakiegoś... Nie pamiętam, jaka to była miejscowość, bo tam był nazywany głównie skała i zamek, no, który znajdował się na tej skale. I nie pamiętam, czy tam była jakaś miejscowość podana. W każdym razie gdzieś tam w jakieś lasy, góry, francusko-podobne tereny za granicą Niemiec, tak? Bo jak ona potem wracała, to musiała się przedostać z powrotem do Niemiec. No i tam są jakieś takie, że jak się uspokoi w Niemczech, to pojedziemy do... Jak się uspokoi w Paryżu, to pojedziemy do Paryża, coś tam. W każdym razie są to takie właśnie... Takie jest tło historyczne, takie jest tło zdarzeń, kiedy i gdzie to się dzieje. Więc no, jakby całkiem fajny czas, jakby ciekawy taki właśnie do opowiadania. I wtedy właśnie się pojawiają jakieś motywy też takiej tajemniczości, jak ona przyjeżdża do tego zamku, pojawiają się takie, że no w sumie nie wiadomo, kim jest ten mąż, tu jakieś dziwne środowisko. I powiem Wam tak, bardzo fajnie się to czyta, ponieważ ta tytułowa właśnie Szara Dama, ta kobieta, która to pisze, znaczy nie autorka, w sensie mam na myśli jakby postać, jest osobą lubialną, pomimo tego, że jest mega właśnie taka nieśmiała i taka jakby, jak to się mówi, słabej woli, także ona jest taka stłumiona bardziej, to jest lubialna, ponieważ ona tutaj pisze właśnie, że ona lubi właśnie towarzystwo, lubi ludzi, jak ona się wychowywała gdzieś tam u młynarza, że tutaj jak byli jacyś tam ludzie ze służby czy coś, to ona normalnie z nimi rozmawiała i takie było to, że się nie wywyższa, tak? Że nie jest taka, że o, ja jestem paniusia, tylko że no, normalnie ludzie jak ludzie i sobie pogadamy, coś tam pośmiejemy się i jest fajnie. Więc jest taka dosyć lubialna i właśnie później jest też, że trafia do tego zamczyska, tam ci ludzie z tej służby są jacyś tacy już inni, nie są tacy towarzyscy jak jej ci znajomi, ta służba, którą znała właśnie we młynie, to ona ma takie, że no w sumie jakby nie byli tacy dziwni i podejrzani, to ona spokojnie by sobie z nimi gadała, bo ona się nie wywyższa po prostu. I jest to dosyć lubialna postać, że ona właśnie nie jest jakąś taką, że to wyszłam za takiego bogatego, to jestem teraz paniusia. Właśnie przeciwnie, więc właśnie przez tą taką
trochę nieśmiałą skromność, ale właśnie takie, że wszyscy jesteśmy ludźmi, no to jest takie, ona jest taka lubialna wtedy. I właśnie to, w jaki sposób się wypowiada, też jest takie dosyć, no, że empatyzujemy z nią, po prostu potrafimy z nią empatyzować. Potrafimy się wczuć w jej sytuację i mieć takie, że no kurde, ciulowo trochę, że trafiła w takie miejsce z takimi ludźmi. I bardzo ciekawym węzłem fabularnym zdarza się, że jej mąż ściąga jej do towarzystwa taką panią, która powinna jej właśnie pilnować jej toalety, jak to się kiedyś mówiło, właśnie dotrzymywać towarzystwa i tak dalej, do taka pani, ja wiem, służąca, bawialniana, nie wiem, w każdym razie taką Amandę. I to chyba najlepsza rzecz, która jej się zdarzyła. Amanda jest w ogóle zajebista, jeśli chodzi o postać, ponieważ jest właśnie bardzo obrotna, jest sprytna, jest takiego silnego charakteru, uzupełnia się właśnie z Anną, bo ona właśnie tutaj taka stłamszona troszeczkę, a ta potrafi odpyskować komuś i jest taka właśnie rezolutna, jak to się mówi, fajnie. Więc to naprawdę się też później przydaje w późniejszych zdarzeniach. Nie chcę wam za bardzo spoilować, żebyście jednak sięgnęli po tę książkę, żebyście przeczytali i żebyście przeżyli to właśnie tak, jak ja to przeżyłam. Pierwsza słyszę o tej historii, czytam ją i mam takie wow, o kurde, o nie. I jak się coś dzieje, to mam takie o kurde. I teraz jak to się zdarzy, jak to się dalej potoczy. Nie dzieje się tu jakoś super dużo, ale to, co się dzieje, to robi jakieś tam wrażenie. I w sumie fajne było to właśnie, że nie było tutaj jakichś takich fikcyjnych, super takich, nie wiem, jakieś duchy, coś tam. Nie, więc to jest całkiem fajne i że właśnie tutaj jest wymieniane, że o, bo tutaj ona była nazywana szarą damą, bo przeżyła jakiś strach, jakieś takie jakieś sytuacje straszliwe i przerażające, że z tego przerażenia cała wyszarzała, że tak powiem. I to tak na początku, jak czytamy, to nam się wydaje, o Jezu, duch wyskoczył ze ściany i posiwiała ze strachu. No nie. Właśnie to jest dużo bardziej ciekawe, bo tu pokazuje jakby głębię takiej psychologii człowieka, że to długotrwały stres tak naprawdę, długotrwałe życie w strachu pod wpływem po prostu tego, że poznaje jakąś osobę, o której dowiaduje się czegoś strasznego, czegoś takiego ludzko strasznego, nie, że on, o Jezu, jest nawiedzony, tylko po prostu robi złe rzeczy i jest złym człowiekiem. I jest fałszywym człowiekiem. I jest niebezpiecznym człowiekiem, bo trzyma też z niebezpiecznym jakby właśnie z tą bandą tych rabusiów. Więc ona później też ucieka i ta Amanda jej pomaga uciekać. W ogóle to jest niesamowite, jak ta Amanda po prostu wzięła, hyc, dobra, załatwimy. Zorganizowała normalnie ucieczkę z Alcatraz. Zajebiście to było zrobione. Bardzo fajnie się to właśnie czytało, jak ona tutaj szykowała tą ucieczkę. I później jeszcze jest też scena, jak gdzieś ukrywają się gdzieś i żeby przypadkiem, żeby móc swobodniej dalej uciekać, to jest w ogóle opisane, jak się przebierały, jak ta Amanda wymyśliła, jakie ma być przebranie, że tu tutaj znalazła w ogóle jakieś skrzynie z jakimiś ubraniami, męskie ubranie, sprawdziła, że na nią pasuje, obcięła włosy, ostrzygła sobie brwi tuż przy skórze i w ogóle jakieś stare, pokrajawszy na kawałki stare korki, które też znalazła między rupieciami, włożyła sobie w usta, wypychając policzki, w ten sposób zmieniła swój wygląd i głos prawie nie do uwierzenia. Jaki w ogóle pomysł! I co, chodziła tak z korkami pod policzkami? Jak to w ogóle? O co chodzi? Ale to w sumie jest niegłupie, bo korek ci nie nasiąka tak... Wiecie, nasiąknie może, nie wiem, czy nasiąka śliną? I on będzie taki napuchnięty, ale że nie roztapia się, więc nie będzie ryzyko, że łykamy to. Nie wiem, w sumie nie znam się na tym, ale jakby pomysł jest niesamowity, jakby niesamowicie kreatywna postać z tej Amandy. No i tutaj, że tej samej właśnie tej tytułowej szarej damie też zabarwiła włosy i twarz z łupin z orzecha włoskiego, bo one takie ciemny barwnik zawierają. Więc pociemniła jej tam włosy i obcięła trochę i ząb jej nawet ukruszyła z przodu, żeby przypadkiem tutaj nie było jak najdalej od prawdopodobieństwa, żeby ją poznać. Niesamowite w ogóle, jaki effort jest włożony w to, jaki wysiłek, żeby właśnie to zainicjować takie ukrycie się, takie właśnie wręcz niemalże szpiegowskie. I to jest właśnie bardzo fajne było to, że one obie, jako kobiety, skrajnie jakby
One były podobnie jakby poziomem urodzenia, bo jedna była córką młynarza, druga była córką krawca bodajże, ale tak skrajnie różniły się z charakterów, bo ta była taka trusia trochę, a ta była taka, wiecie, no potężnie jakby charakterem, że taka była odważna, dzielna, rezolutna, potrafiła sobie poradzić. Jakby nie to, to ta szara by zupełnie zniknęła kompletnie, ona by, nie wiem, no zabiliby ją i nie wiem. Ale to było niesamowicie właśnie ciekawe obserwować to, jak właśnie ta Amanda się wykazuje tutaj. Tak, i tu właśnie się pojawiają ci szoferzy, szoferzy w ogóle, szofer, nie wiem, czy to pochodzi od kierowca, czy teraz to jest kierowca, szofer, nie? A szofer jako palacz, jako przypalacz, to tak jakby, no nie wiem, sobie wyobrażam tak, że kiedyś no pociągi, ten, kto prowadził pociąg, to musiał być palaczem, tak? To nie wiem, czy to jest jakieś powiązanie, stąd pochodzi to słowo, nie wiem, ale jakby fajnie było to się dowiedzieć czegoś nowego, bo okazuje się, że ponoć oni istnieli faktycznie. Także, no, przekichana sytuacja tutaj była tej, nie Amandy, tej Anny właśnie, tej córki tego młynarza, że ona w ogóle tutaj tak na początku ten mąż jej, ten, z którym ją praktycznie, może nie tyle, że przymusem, tylko po prostu ją tak przekonywali, że no on jest taki dobrze urodzony, coś tamtego, jest taki ładny, dobrze się dogadujecie, ona jest, tyle się stara o ciebie, on się tak stara, tutaj kupuje rzeczy, tutaj coś tam, no to chyba się musisz hajtnąć z wdzięczności za to. I taki, o Jezu, najgorzej, a ona totalnie nie mogła się postawić tego, bo była zbyt taka delikatniuchna taka, więc ja totalnie się nie dziwię, że rzeczywiście mogła cała wyszarzeć i posiwieć z tego, że przez długi czas utrzymywała się po prostu w takim stresie i strachu. No on tutaj jest też pisane, że o, uważał mnie za drogocenne cacko, które pielęgnował pieści ubóstwie, starał się mu dogadać, ale niedługiego czasu potrzebowałam, ażeby dojść do przekonania, że ani ja, ani może tak naprawdę nikt nie mógł ugiąć żelaznej woli tego na pozór delikatnego i prawie zniewieściałego, sądząc z wyglądu człowieka. Że on tu jest określany kilkakrotnie, jako że jest taki zniewieściały, że ma bardzo delikatne, zaokrąglone rysy, jest taki upudrowany i taki w ogóle dbający o wygląd i w ogóle taki, wiecie, laluś taki by powiedzieć. I nagle się okazuje, że pomimo, że jest taki właśnie delikatny z wyglądu, to on jest właśnie jakimś takim srogim człowiekiem. W ogóle też tutaj rozwaliło mnie w pewnym momencie, jeszcze na początku, jak on się tam jakby wchodził w te zaloty, dopiero tam się jakby robił te podboje do niej, tam przychodził na jakieś wieczorki, na kolacyjki i on powiedział coś tam, a zaprosił się na wieczór, oznajmiając, że przyniesie najnowszą piosenkę, którą teraz wszyscy śpiewali w Paryżu. Ja tak sobie myślę, w czasach rewolucji francuskiej. La voix sans enfant nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, les arrivent battent à la lanterne. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, les arrivent battent, on les prendra. Ils nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. No, fajna piosenka, fajna. Lol, masakra, nie, jakby to było takie... Ciekawe, ciekawe. To rzeczywiście fajną piosenkę przyniósł jej. No bo nie wiem, jaką tutaj inną piosenkę mogliby, no pewnie jakąś inną, rewolucyjną. W każdym razie to jest naprawdę ciekawa historia i fajnie się ją czyta. Pomimo, że ja ją czytałam 4 dni, ale ja po prostu mam... długo czytam, powoli czytam. I to jest naprawdę coś ciekawego, odkrycie moje. Bo ja pierwsze słyszę, w życiu nie słyszałam o tej, ani o tej pisarce, ani o tej książce. Albo jak już słyszałam, to totalnie mi się nie, jakby nie zatrzymała w pamięci, nie zakotwiczyła. Więc nawet jeżeli o niej słyszałam, to totalnie tego nie pamiętam.
A jeszcze jest ciekawa rzecz. Tutaj na końcu pojawia się praktycznie puenta. I jak przeczytałam tę puentę, to miałam takie... Zaraz, ale o co chodzi? I musiałam przekartkować do połowy, praktycznie do połowy książki, znaleźć nazwisko, które się tam pojawia, ponieważ ja totalnie nie mam pamięci do nazwisk. Żeby zrozumieć tę fabułę, musiałam jakby załapać, kto to jest, o kim była mowa, nie? I ja tak przeczytałam potem to... A, to ten... A, to ten, to dlatego, o ja! I w ogóle takie ła! Także ta puenta też jest niezła i fajne jest też to, że ta książka jest dosyć krótka, więc łatwo jest znaleźć to miejsce, jakby, żeby załapać, o co chodzi, więc nawet jak zapomnicie, co to jest za nazwisko, to łatwo wrócicie do tego momentu, gdzie się pojawiło i wtedy wam się otworzy, że o Jezu, ta puenta, ło! Także to naprawdę to jest całkiem dobra książka. O dziwo, ja nie słyszałam o tym. Pierwsze w ogóle spotkałam, to jest odkrycie. I jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Jeżeli ta pani coś jeszcze pisała takiego fajnego, to ja bardzo chętnie się zapoznam. Co prawda nie jest to literatura grozy, którą mogłabym pomyśleć, że słyszę literatura grozy i myślę właśnie o czymś takim, totalnie nie. Ale jest to bardzo ciekawe właśnie do zapoznania i fajnie jest napisane. Bardzo tak, że faktycznie można się wczuć. I dodatkowo to jest książka, którą ja bym bardzo chętnie chciała zobaczyć jako ekranizację. Jeżeli słyszeliście może gdzieś, że jest film ekranizujący tę książkę, to powiedzcie mi w komentarzu, bo ja bym się chętnie zapoznała. Jeżeli jest to fajnie zrobiona ekranizacja, to bardzo, bardzo chętnie bym się zapoznała. Jest to w ogóle bardzo ciekawa historia, ciekawy postać, ciekawy właśnie ten... Czas akcji jest ciekawy właśnie, tam wiele rzeczy mogło się dziać, więc naprawdę polecam. To jest w ogóle bardzo miłe wydanie, w takiej fajnej, szorstkiej okładce, jakby była z takiej tkaniny, czy z czegoś takiego. Nie wiem, czy to będzie tutaj widać dobrze. Nie wiem, czy tutaj będzie... Jest to z takiej chropowatej czegoś, pokrywa taka chropowata, tkaninopodobna. Nie wiem, czy tutaj może tak będzie widać lepiej. Może w słońcu będzie lepiej widać, jaka to jest faktura. Widzicie, jaka to faktura jest? Tkaninopodobna. Nie wiem, czy to widzicie dobrze. Nie wiem, jak to widać. Dobra, spróbuję inaczej to zrobić. O, teraz to widać. Widzicie to dobrze. Taka tkaninopodobna. To naprawdę polecam tę książkę i... Nie wiem, co jeszcze mogę wam powiedzieć. Może jeżeli wam się podobało i jeżeli będziecie ciekawi, co jeszcze będę miała do powiedzenia na temat może właśnie książek tej pisarki jeszcze, jeżeli znajdę i przeczytam, to możecie zasubskrybować ten kanał. Jeżeli macie mi do zaproponowania coś w podobnym stylu, to też zapraszam do komentarzy i możecie dać lajka dla zasięgów, jak to się mówi. I co więcej mogę wam powiedzieć? Babatki! Szarada!